Cześć, z tej strony Żuraw.pl, witam na kolejnym streamie sesji pierwszej w tym roku, Earthdawn, czwarta edycja, gramy kontynuację przygody Kłopoty w czerwonym pyle, ze mną są moi gracze dzisiejsi, zacznę od Dopplera. Doppler gra Dwokuminem, Hartfolem, krasnoludzkim wojownikiem. Cześć. Później jest Gula, który gra trollowym wojownikiem, Lockharem, Rockhornem. Cześć. Youngbloodem jeszcze dodaj, bo to jest... Z klanu Youngblood. Później jest Grucha, który mi się nie wyświetla na Foundry, który wciela się w kolejnego brata Taxni. Witam serdecznie. Kregona Taxniego. I na końcu jest Xashers, który się wciela w Wayatroxę, elfiego łucznika. Ja mam. Gwoli... Ty byłeś aż tak daleko? Czy to nie jest tak. W sensie to nie jest aż tak daleko, ale coś znaczy, jakoś tak wyszło. Wy byliście w okolicach tego basenu ostatnio, tylko po prostu no. Tak, że zrzuciłem tutaj na mapkę, żeby tutaj startowało. Gwoli przypomniała, co się działo na ostatnich sesjach. Na ostatnich sesjach działo się to, przede wszystkim na ostatniej, że weszliście śledząc truposzy, zombiaki ożywione przez złowrogie moce. Weszliście do mauzoleum w okolicach cmentarza w wiosce, koło wioski Czerwony Pył, gdzie okazało się, że zawalisko w tym mauzoleum prowadzi do podziemi, do ruin starożytnego miasta Drawart, które zostało zniszczone w czasach pogromu, gdzie najprawdopodobniej swoje leże ma to zło nękające wioskę. Niestety już z samego wejścia do podziemi okazało się, że miejsce jest bardzo niebezpieczne, najeżone pułapkami, co kosztowało życie Kerfa Taxniego, jednego z braci Taxni, który został przygwożdżony do ściany wielką płytą nabijaną żelaznymi kolcami, które po prostu przyszpiliły go do tej ściany i tam już został. Jego przyjaciele nie zdołali go stamtąd wyciągnąć. Później wędrowaliście dalej pod ziemiami, walczyliście z zombiakami pochowanymi w ścianach. Szliście dalej, zwiedzając mroczne podziemia i doszliście do zalanej wodą komnaty, gdzie mało nie doszło do utonięcia Lockhara, którego znajdujące się w wodzie truposze próbowały wciągnąć pod jej lustro i żeby tam już pozostał, ale jakoś w końcu udało mu się stamtąd wygrzebać i właściwie w tamtym miejscu skończyła się wasza podróż po tych podziemiach. No i dzisiaj zaczynamy właśnie w tym miejscu, gdzie znajdujecie się w okolicach tego basenu. Macie stąd kolejne drogi, które wiodą w różne strony. Proszę, a gdzie ten basen jest? Bo... Musicie bardziej się postaciami do przodu przesunąć. Górę w sensie? Tak, tak. Nie odkrywa się coś. Ja nic nie widzę, wiesz? Czekaj, zrobię reset mgły wojny najwyżej i... O, i teraz się zmienia. Mhm. Ale to... Jak ja się przesuwam, to nie. Jak się Lockhar przesuwa. No właśnie. Tylko jak się Lockhar przesuwa. Aha, bo widzenie na tokenach możecie sobie jeszcze ustawić. Vision, dobra. Czekaj, ile macie zasięgu widzenia. Z Vision. Okay. Czy jakieś źródło światła ze sobą niesiecie i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Ja po prostu widzę, bo mam widzenie w ciemności. Tak, 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 ja też mam. No ale ja też mam, no i co? Czy elf ma low light vision, a tak w ogóle to możecie się po tych strzałkami klawiatury możecie się swoimi postaciami ruszać, nie musicie przyciągać ich myszką. No dobra, ale ja mam na przykład też widzenie... Tylko tak, nie zapędzajcie się aż tak bardzo daleko swoimi nie, postaciami. Nie, ja teraz wiesz, tylko sobie coś sprawdzam, bo wydaje mi się, że w mojej postaci nie ma nic, co zmienia mu... Mi się dawało, że krasnoludy mają low light vision, tak samo jak elfy. Krasnoludy mają termowizję. To widzisz w ciemnościach źródła światła, nie? Wszystkie. Znaczy ciepła, bardziej niż światła. To, czyli ja nie rozumiem, czyli Lockhar widzi, jak się odkrywa mapa, a ja nie widzę, tak?
Nie, bo masz. Nie ustawiłeś sobie na swoim tokenie tego. A ja nie wiem, jak to się robi. Prawym przyciskiem na tokenie i tam masz to. Zabij mnie, nie, ma, nie wiem, o co chodzi kompletnie. Dlaczego nie mogę kliknąć? Klikasz drugim i masz taką zębatkę po lewej stronie, nie? Mhm, i już jestem na zakładce Vision. Co mam tam wpisać? Bo ja nie wiem. Jest tylko Has Vision, taki fajeczka. A, żeby ewentualnie distance tam. 30. Nie wiem, o co chodzi, słuchajcie, nie wiem. Jak ktoś wie, to, jak to ustawić, to super. Vision, Has Vision i tutaj masz w jakich tych. O, teraz? Okay. Pojawiło co teraz? Się? Pojawiło się czy nie? Rozświetliło się? Nie. Tak, masz już, pokazuje światło. Okej. Okay. Masz. Rozświetla twoją postać, jak ten. Bo mam na twoim tokenie kliknięte i widzę, że. Okej. Okay. No co, już się powoli zabieramy za zgłębianie. Już są tu wszyscy? Nie. Wy gdzie? Nie ma wszystkich, bo nie ma jeszcze z wami Kerfa. Nie Kerfa, tylko Kregona. Natomiast z korytarza położonego na północ od was, czyli w górę, słyszycie jakieś odległe, przytłumione jęki. Kolejne zombiaki, musimy uważać. Pewnie. Znowu coś tu przylazło. Uczemy? No to przecież. Żeby nam na plecy nie wlazły. No lepiej się pozbyć. Zawczasu. To znaczy z tego, tak? Gdzie tutaj jest U? To coś tam, tak? Tak, bo umówmy się, w górę jest północ, w dół jest południe, w lewo jest zachód, w prawo wschód. No, tak, umownie jak. Nie wiem, zaznaczyłem coś, kurwa, i nie mogę tego odznaczyć, przepraszam. Bo wziąłeś sobie linijkę, a jak chcesz mieć sterowanie postacią, to musisz po lewej stronie mieć takiego ludzika klikniętego. No tak, bo ale... Linijka to jest mierzenie odległości, nie? Nie, ja mam zaznaczony token po prostu, wiesz, i nie mogę tego odznaczyć. To kliknij gdzieś po którejś stronie tokena w pustym miejscu, nie? Nie da rady? Nie. Ale ty masz zaznaczonego jako go? Wskazówką takim kwadratowym celownikiem, tak, czy takim okrągłym? Takim kwadratowym. No to powinieneś mieć, no to masz zaznaczonego swojego tokena po prostu i możesz sobie nim kierować. O, teraz już znikł. Czyli stąd. Tutaj są jakieś dziwne rzeczy, tak? Znaczy, jakieś dźwięki. Z tego kierunku słyszycie odległe jakieś jęki. Nic nie widać, tak? Nic nie leży w mojej odległości. Nie, tutaj nic. Tylko po prostu odgłosy gdzieś tam dochodzą po prostu z tego kierunku, jakieś takie odległe odgłosy, jakby stęknięcia, jakieś jęknięcia. Natomiast widzicie tylko mroczny korytarz, nierówne kamienne ściany. Wszystko skąpane w mroku, co oczywiście Lockharowi i Dwokuminowi nie przeszkadza, ale... Pewnie biorę łuk do ręki i zaczynam powoli tam się kierować, jak nikt nie idzie tak bezpiecznie. Możesz mi powiedzieć, co jest przede mną? Co to są te jakieś stalaktyty, stalagmity? Nie, tutaj to, co przed tobą, to jest po prostu ciek wodny. Ponieważ w wielu miejscach tutaj w tych podziemiach są jakieś przebicia wody i po prostu tutaj jest taki niewielki strumyk, taki wiesz, przekroczysz nogą po prostu, dasz kroka i przekraczasz sobie, po prostu przepływa od jednej dziury w ścianie do drugiej dziury w ścianie. Dobrze, mistrzu gry, my to już penetrujemy, tak jakbyś nie zauważył. Widzę. Że podchodzę gdzieś tu. Rozglądam się w obie strony, czy cokolwiek widać. Widzisz, że korytarz się rozdziela na dwie strony i jęki stają się wyraźniejsze i dochodzą bardziej z prawej strony, czyli ze wschodu. Jęki brzmią jak jęki jakiegoś nieszczęśnika, czy jak te jęki tych truposzy? Tamte truposze za bardzo, znaczy one bardziej takie stęknięcia jakieś wydawały bardziej niż jęki. To brzmi jakby bardziej jak jęk jakiejś żywej istoty. Ewidentnie cierpiącej. Powoli idę w tą stronę, tak? Chłopaki, tu chyba ktoś żyje, chodź tam. Tunel się zwęża i lekko
czujesz, że zaczyna iść głębiej w dół, czyli po prostu staje się pochyły. I widzisz przed sobą, że znowu gdzieś tam na dole znowu zaczyna się po prostu jakiś podtopiony rejon, ponieważ z każdym krokiem, kiedy przesuwacie się w tamtym kierunku, widzicie, że woda, która gdzieś tam znowu wyciekała z jakich miejsc, zaczyna się gromadzić. Zaczynają się robić kałuże, które łączą się w coraz większe kałuże i powoli zaczyna się robić nieco głębiej i głębiej. Woda zaczyna już chlupać w okolicach kostek. Korytarz lekko zakręca, najpierw w prawo, później w lewo i docieracie do komnaty, zalanej komnaty, gdzie widzicie, że na jej środku pod sufitem wisi klatka, stara, pordzewiała klatka, trochę jak na papugi lub podobnej wielkości zwierzęta, w której siedzi jakaś postać. Widzicie swoim termowizyjnym wzrokiem, że ewidentnie jest źródłem nikłego ciepła. Jest jakaś postać, która siedzi zamknięta w tej klatce i wydaje z siebie ciche pojękiwania, stęknięcia, jęki jakby bólu. Jak to jest wysoko? Wyciągniesz spokojnie rękę, to do tej klatki dosięgniesz. Z tym, że tutaj woda, która zbierała się w tym korytarzu, staje się tu głębsza, więc w tej chwili brodzisz w tej wodzie już po kolana. Ja po kolana, to dwa kino po pępek, tak? Tak, a wej po pas. Nie, no bez przesady, to jak on po pępek, to ja po pas jeszcze nie. Dobra. Połowę uda. Powoli podchodzę, patrzę, czy to coś żyje. Wydaje, wydziela z siebie ciepło, więc ewidentnie. To jest wieczniak, niech zgadnę. No tak, z bliska widzicie, że ma skrzydła złożone i tak miejscami wystające pomiędzy prętów tej klatki. Kregonie. Powiedz, jak się czujesz zamknięty w tej niewielkiej klatce? Już nie wiesz, nawet do końca nie wiesz, jak wiele czasu minęło, jak dużo czasu minęło. To się... To znowu... Nie! Oni mają... Macie jakieś źródło światła, tak? Nie, no ja nie mam. Nie. Pochodnie będę miał. Nie ma? Słyszę? Zawsze możesz sobie włączyć źródło światła pochodnie. Tam w tokenie to będzie takie fajne, migotliwe. Znaczy nie będzie go widać, ale... Ja widzę czy nie widzę? No nie, ty nie masz tam low light vision, masz ten... O, jedzie! Co się dzieje? Słyszysz takie stąpnięcia, jakby coś chlupotało przez wodę, tylko chlup, chlup, chlup. Oprócz standardowego odgłosu kapiących kropel i osypującego się kurzu ze ścian. Obserwuję klatkę, jak ona jest zrobiona, czy jest zamknięta na coś. Na razie się jeszcze nie odezwałem, tylko patrzę, wiesz. Klatka jest taka okrągła, na podstawie takiego okręgu i są takie dosyć grube, żelazne pręty, które wznoszą się ku górze i robią taką kopułę. I od tej kopuły jest po prostu poprowadzony krótki łańcuch, który gdzieś tam zawieszony jest na jakimś haku wbitym w sufit. A jak się to otwiera? Jak się to otwiera? Ona jest tutaj kłódka, która blokuje taką zasuwkę po prostu, która jest założona. Czy kłódka wygląda na solidną, czy raczej na taką, że dam radę ją rozerwać? No taka powiedzmy średnia półka, dosyć w miarę solidna, ale nie jakaś super wielka. Kurde, próbuję sobie przypomnieć, ale moje Health Magic chyba pozwalało mi trochę przywołać jakichś żywiołów, ale nie mogę tego opisu nigdzie znaleźć.
W opisie dyscypliny masz half magic, jak klikniesz na swoją dyscyplinę. Dobra, to w takim razie łapię tą kłódkę, wiesz, tą swoją trollową łapą i próbuję ją rozpieprzyć, tak? To rzuć. Ej, co się? Zaczyna klatka, zaczyna się trząść i kiwać na tym tym. Rzuć na siłę. Trudność będzie 8. Difficulty wpisz 8 i tam, że nie ma celu, tylko po prostu no. No niestety. Szarpiesz za tą kłódkę, ale wydaje się być solidniejsza niż na to by wskazywał jej wygląd. Dobra. Halo. Co się dzieje? Nie tylko twoja klatka, tylko tak się kołysze tak w jeden bok i w drugi bok. Coś ewidentnie złapało tą klatkę. Przyszli po mnie. Nie, mały, cicho, uważaj. Wyciągam miecz i napierdalam w tą kłódkę. O Boż. Nie wiem, jaki jest znak na, wiesz, jak się pasji, ale wiesz, jak normalnie bym się przeżegnał, to robię taki sam znak, tylko do pasji. Dobra, napieprzam tym swoim trollswordem. No nie, też do 8, tak? Patrzę gdzieś w sufit. Babciu, chyba nie może, długo cię możesz, spotkam. Możesz się rzucić na atak trollswordem. Dawaj. O kurde, ile tam wyszło? 16. Wyciągasz ten swój trollowy miecz, robisz zamach i uderzasz krzesząc potężny stop iskier. I ostrze twojego miecza po prostu przechodzi przez ten pręt zamykający kłódkę i ona zwisa tak jakby na części tego prętu jeszcze na tej zapadce, na tej zasuwce, ale już rozbrojona, unicestwiona. No dobra, latacz. Wylatujesz, czy chcesz tu zostać? Z lataniem trochę u mnie średnio. Nad dobra. Tą wodą jest tyle wilgoci, że moje skrzydła nie za bardzo sobie z tym poradzą. Mistrzu gry, to w takim razie, jak on tak pieprzy głupoty, to biorę go i sadzam go na tym siedzisku dla wieczniaka u mnie, no nie? Widzisz, czujesz jak ten, no. Do, ja to w tym czasie do Weja mówię, tak wcale nie cicho, nie? Widzę, że nasz trollowy znajomy jest bardzo ufny. Ciekawe, po co zamknęli tego małego gnoja. Może lubi wietrzniaków, różne są fetysze. No w końcu ma jakieś siedzisko na ramieniu, nie? No. Zbiera wietrzniaki. Się patrzę na pewno. Teraz bym poprosił, jakby ten, widzisz Kregonie, jak wielka łapa sięga po ciebie i bez ceregieli wyciąga cię z klatki. W tych ciemnościach nadal ciężko ci jest rozpoznać sylwetkę, ale wydaje ci się, że jest tutaj więcej niż jeden dawca imion wokół ciebie. Z tyłu stoi z pochodnią, tylko tak z tyłu stoi. A, jest światło, no to sorry. No to w migoczącym świetle pochodni widzisz trzy postacie, potężną sylwetkę trolla, który wyciągnął cię z klatki, mniejszą smukłą sylwetkę z wyciągniętym łukiem i jeszcze mniejszą sylwetkę od góry do dołu praktycznie zakutaną w ciężką zbroję. W tym momencie bym chciał, żebyście sobie wszyscy rzucili na percepcję ze stopniem trudności 20. O! Percepcja albo na awareness, nie? Gdzie to jest? Awareness w talentach, a percepcja w statystykach. Ile? 20? Tak, 20. 20. Tak. O, ja mam jeszcze awareness. Dobra, czekaj. Ja mam aż 1. Bijesz sobie rzęsę w oko. Tak. Ja mam 7. Też bardzo ładny. Chyba nikt. 9. No, więc... Jakiś tekst. No, jakiś. Tylko... Dalej mi nie zmieniło. Na karcie mam Krego, no to jakiś. Czekaj, już ci zaraz zmienię. Gdzie ty jesteś? Nie, no nie trzeba. Tak będą na mnie mówić. Żeby nie zmieniać nazwy postaci za każdym razem. Ty jesteś już maskot kontrola, to już jakby pozamiatane. Trochę jak taki Dodi. Dobra, to nikt nie zdał. Nikt nie zdał. Jedynie Kregon, wydawało ci się, że... Gdzieś poza promieniem padania światła pochodni wydawało cię przez pół ułamek sekundy, że cień ciemniejszy od najczarniejszego cienia
gdzieś tam poruszył się w otaczających was ciemnościach, ale to wrażenie gdzieś szybko minęło. Natomiast w tym momencie... To pewnie tylko i gra tutaj płomień. W tym momencie, Lokharze, coś z otaczających ci ciemności próbuje cię zaatakować. Znaczy nie dobrze, ale dobrze. Okej, nie trafiłem, więc gdzieś na granicy twojej percepcji, ale totalnie tak, że nie jesteś w stanie tego uchwycić, wydawało ci się, że cień, mimo tego, że otacza cię blask płomieni pochodni, wydawało ci się, że gdzieś tutaj mimo tego cień zgęstniał i coś jakby rzuciło się w twoją stronę, ale instynktownie cofnąłeś się o krok do tyłu i momentalnie jak to coś się poruszyło, to jakby rozpłynęło się w powietrzu, rozglądasz się wokół siebie i nie jesteś w stanie namierzyć swojego przeciwnika. Mimo że masz wzrok termowizyjny, to nie widzisz poza źródłem ciepła wydzielanym przez tego nowo poznanego wieczniaka i twoich współtowarzyszy, nie widzisz jakichkolwiek zmian w otoczeniu, z którego byś się chciał pokazać. I teraz... Rzucamy na inicjatywę, tak? I teraz jeszcze... W ogóle, czy w ogóle było coś widać, że coś go atakuje, czy po prostu stoimy sobie dalej nieświadomi, że... Znaczy, wy się rozglądacie i widzieliście, zauważyliście, że Lockhart zareagował jakoś tak bardzo nerwowo, tak jakby odskoczył do tyłu o krok i się rozgląda wokół siebie, ale na ten moment nie jesteście nawet w stanie w ogóle zauważyć, dlaczego się tak dziwnie zachowuje, tak jakby, nie wiem. Stoję sobie, obserwuję. Tak jakby go, nie wiem, obganiał się od jakiejś pchły, która go próbuje ugryźć, czy coś takiego, nie? Jeżeli nie jest, nie mówię, jeżeli jest nieświadomy, to po prostu się przyglądam tej scenie, jak on tam się bawi wieczniakiem, nie, po prostu. Głównie w momencie, w którym uchyliłem się od tego ciosu, coś tu jest i to do tego atakuje, tylko nie wiem co. Nie mogę tego zarejestrować. Zasłaniam się tarczą. I ten. I drugi atak zostaje wyprowadzony i trafia. Dobra. Jeszcze nie. Poczekaj. Mogę spróbować tego. Tak. Powiedz mi jeszcze, czy w tym, czy w tej jaskini są na przykład miejsca na jakąś pochodnię, takie wiesz, na ścianach, co wmontowywane nieraz w katakumbach. Wiesz co, tak, są w rogach pomieszczenia i po przeciwnej stronie do wejścia są stare jakieś takie haki, w których można było umieścić kamień właśnie taki świecący, pochodnie albo jakąś lampę oliwną. Jest takie coś. Ja bym pewnie się przespacerował po okolicy. To lecę, wiesz? Unikam go, no nie? Po prostu. Avoid blow. Jeżeli mogę. No, możesz coś spróbować. No nie. Więc dostajesz 8 obrażeń. Oczywiście minus pancerz akurat fizyczny. Widzisz za twoimi plecami, tak na chwilę w ogóle widzicie, wszyscy teraz, że za plecami Lockhara zmaterializowała się bardzo taka, jakby wygląda, taka ledwo widoczna postać, która wygląda jak przeciętny, znaczy jak dawca imion, wzrostu mniej więcej ludzkiego, jakieś na oko 180 cm, która jakby tak jakby migotliwie pojawia się za plecami Lockhara, wyprowadza pchnięcie ostrzem, które przypomina splecione wirujące cienie i po zadaniu tego ciosu znowu pomimo rozświetlania płomieniem pochodni rozpływa się w powietrzu. I tylko ostrze, ile tyle miałeś pancerza? Wszystko ci tego? Aha. Nie, dostałem jeden punkt. To zaiskrzyło tylko na ten, zaiskrzyło tylko na zbroi te snop iskier. Ja bym chciał flame weapon rzucić. Ja bym chciał wejść w defensive stance. 22 ekstra sukcesy, więc muszę sprawdzić co to daje. Chyba czas trwania. W opisie czaru masz tam opisane, co dają sukcesy. Tak, klikniesz na ten, na... Czyli teraz masz twój miecz
Kurde, mogę jeszcze wpleść wątki, ale tego nie zrobiłem. No nic, trudno. Pokazały się? Widać je? Znaczy, ja je wrzuciłem tak, żeby ten... Lokarze, twój miecz teraz, w tym momencie, jak zrobiłem, widzisz, że to na szybko zaczynam jakby tak kręcić się rękoma, robić taki młynek i nagle pojawiają się w moich rękach płomienie, które tak puszczam i one przelatują jakby z tego siedziska, po którym jestem, jakby przez ciebie, przez twoje ręce i oplatują w końcu twój miecz, który teraz płonie. Masz dodatkowe D6 obrażeń do ognia na każdy cios. Na każdy rzut na obrażenia mieczem. Okej, okay, i teraz w tym momencie zaczniemy kombat. Teraz rzucamy na inicjatywę. To rzuca automatycznie na inicjatywę, już rzuciło. I piersi są cienioludzie. Ale ja mam pytanie, czy my zdążyliśmy, bo tam jakieś zaklęcie poszło, czy my zdążyliśmy coś zrobić, bo ja chciałbym w defensive stance wejść. Tak, jak najbardziej masz możliwość wejść w defensive stance. To wchodzę w defense. Ja tylko w międzyczasie, no łuk miałem, tą pochodnię bym tylko na taki jakiś, wiesz, na ścianie włożył, żeby mieć wolną rękę. Rzeczywiście, cienio człowiek. Wokół mlin. O Jezu, dlaczego jestem tak blisko walki? Bo jesteś na ramieniu trolla na front lane. Nie zmieniać nazwy na jakiś taki. Masz zakładkę pięści Combat Tracker i tam masz ten. Obok swojej nazwy masz, jaki masz wynik na inicjatywę, nie? Tak? O, teraz są wartości. O, teraz. No. Teraz rzuciło na inicjatywę, o. O jest. Ojej. Jest pierwszy, jest Way. Jaki szybki. Pierwszy jest Way. Szybszy niż mrugnięcie. Jaki wokół mlin wolny. Bo on jest szybszy niż mrugnięcie oka. No, ty nie tak wiem. Znaczy on mówię, ja to jestem normalny. Tak jak zawsze. No, tak jak zawsze, dla mnie jest... Wej w tym momencie miło. Szybciej stoi, niż ty się ruszasz, jakby... Tak, dokładnie. Dokładnie. Ja wiesz, ja w momencie, jak tylko widzę, że tam coś drugie już to, jakieś iskry wylatują z okolicy trolla, to prawdopodobnie dosłownie tak, wiesz, tak wyimaginować sobie... postać, która może zadawać w tym momencie cios i w tym kierunku, w tą postać próbować strzelać, więc będę... Spokojnie, nie w ciebie. tylko ten. Mystic Aim pierwsze zrobię. I z tego co kojarzę, on... Mystic Aim... W opisie, nie wiem czy miał... Tak. Daje... niewielki, widoczny znacznik na celu. Więc chciałbym pierwsze co Misty Game'a zrobić. Okej. Okay. Czy widoczny ten znacznik jest dla wszystkich? Nie wiem, na pewno dla mnie, a czy dla wszystkich to chodzi, o co wiem. Chodzi o ten celownik? Tak, no. Bo to on dla robi... Tylko łucznik to widzi. Będę musiał ten kierować. Mógłby to widzieć Kregon Taxni, gdyby rzucał na wzrok astralny i mógłby zobaczyć astralny wzorzec tego celownika nad tym. Mm-hmm. Dobra, to Mystic Aim. I to jest na Mystic Defense. Muszę ten jakoś... O, możesz na jak sukces. Czyli A jest... Jego ten obrona, bo to za każdy sukces jest. Czy on jest pojedynczy sukces, to już po prostu pokazuje liczbę tu sukcesów. Tu masz ten, wyrzuciłeś stopień step 12, jak klikniesz. Jaka była trudność? Tak. Jaka była trudność? Jego obrona magiczna. Obrona magiczna. No to masz zwykły sukces, bez dodatkowych sukcesów. Bez dodatkowych. Dobra, no to o to mi chodzi. Bo miał być napisane ekstra sukces. Hmm? No właśnie o to pytałem, bo jeszcze nigdy nie rzucaliśmy. Dobra, no to teraz tak samo leci 13. Bez dodatkowych pewnie. Nie, łącznie tak? Z dodatkowymi wszystko wyrzuciło. 13 punktów mu jebłeś. Nie, mi chodzi, że bez dodatkowych, bo jest sukces, tylko bez dodatkowych sukcesów. 13, tak? Dobra, to ja wezmę damage. 13 to są fizyczne obrażenia. Nie, to nie jest na damage, to jest na trafienie. Aha. No to jak ci wypadł sukces, to trafiłeś. No i jeszcze obrażenia. 11. O, obrażenia, tak, 11. Mhm. 11, tak? Okej, okay, to ja wpisuję, że trafiłeś go za 11.
Cztery. Długo skaliśmy, kurde. Po prostu. Więc wypuściłeś swoją strzałę, która wbiła się w wirującą z pasem cienia postać, która bardzo w tym świetle pochodni jest taka półprzeźroczysta praktycznie. Gdyby panowały tutaj ciemności całkowite, to właściwie byłaby dla was całkowicie niewidoczna. Tutaj w świetle pochodni jest taki po prostu ledwo taki zarys postaci jest widoczny. Strzała w nim utkwiła? Tak, wbiła się. Więc strzałę widzisz wyraźnie. Właśnie o to chodziło. Dobry znacznik jest, nie? Już momencik, wrócę na trackera. Cieniotłowiek pierwszy jest. Dobra, ten cieniotłowiek przemieści się tu. Jestem okrążony, tak? Czy nie? Nie, okrążony by byłbyś jakby cię czterech, chyba. Minimum tak, czterech cię atakowało. Więc teraz rzucam tak. Atak. No chyba weszło. I chyba z sukcesem nawet. To teraz tak, jaka jest twoja obrona mistyczna? Obrona mistyczna, jeszcze rzucę. Mistyczna? Tak, jeszcze mistyczną rzucę. Failur, więc dobrze, więc dostaniesz obrażenia tylko i wyłącznie fizyczne. O jest. 16. Poczekaj, bo chyba mogę coś jeszcze robić, czy nie za bardzo? No co, co chciałeś robić? No chciałem unik. No to unik możesz. 17. Na 17. No. Tak, no, unik versus 17, ale jeżeli nawet mi nie wyjdzie, to on mi zastępuje obronę, tak? Co? Nie. Co ty? Nie? To nie, tylko nie, albo wrzucisz 17, albo 17 tak. Lub więcej, albo ci się nie uda. Tylko, że unik, pamiętaj, że on ci liczy obrażenia, bo strain nawet dostawał po jeden. Tak, wiem. Unika? No, to jedno obrażenie więcej. Czyli dostałem ten, take damage. Ale czy Strayna sam cię chyba policzy? Tak, Strayna za użycie talentu ci daliczy automatycznie, tak. Więc ten nie musisz się o to martwić. 16 na physical. Na fizycznych. Znowu, na moment ataku... O, co tu się stało? Teraz ty, nie? Teraz jest Kerf. Znaczy nie Kerf, tylko za czas cię będę mylił z Kerfem. Kregon. Dobra. Jakiś taksi. Jakiś taksi, taksi. Dobra. Widzę tego tutaj, powiedzmy, cienio stwora. Całe widzisz na pewno. W świetle powinna być widoczna. Tylko mnie jej nie spal. Dobra, powiedzmy, tej może spróbuję. Karmę jeden co do psu, jak chcę podbić. Tak, jak chcesz zużyć karmę, to tam... I target to jest... O Boże. Chyba najpierw token trzeba zaznaczyć, tak czy nie? Tak, już zaznaczyłem. Nawet jak chcesz zaatakować, to tam klikasz taką tarczę, taką strzelecką na tym tokenie, który chcesz zaznaczyć. Tak, już go zaznaczyłem. Ale w co ja celuję? Zależy, jak umiejętnością, to w magiczną. Jak pewnie. Czarą, tak, jak czarem, to tak. Mystical Defense. Dobra, zaznaczony. Teraz. Jebudu. Weszło. 17. Jeszcze sukces ma. Nie, to sukces, że weszło. A, nie po prostu. Aha, tak, nie ma tak sukces to, że weszło. Co ty robiłeś jeszcze? Cieszę. Cały... Dobra. Rzucałeś spellcasting, ale jaki czar? Nie mówię. Elf darty, czyli... Aha. Zamieniam ziemię, zmieniam kamienie w takie strzałki, rzucam je w niego. Piu, piu, piu. Tylko w którego, bo ja nie wiem teraz, którego oznaczyłeś. Oznaczyłem tego po prawej od... Aha, okej, okay, dobra. Czyli i... tego drugiego. Efekt. Rzuć na efekt. Boże. Na efekt rzucić, tak? Tak. Po prostu na czerwony to. Na które? Jak weźmiesz. Masz czar, to powinieneś mieć efekt podświetlony na czerwono i wtedy. Na czacie nawet masz kostki efekt, możesz tutaj narzucić po prostu. I to są. To jest fizyczne, tak? To są fizyczne nie. Obrażenia? Nie, właśnie. Dobrze, tutaj. No to fizyczne. To jest ile obrażeń zostanie zanim fizyczna. Fizyczny no. Armor zostanie zredukowany. No tak, tak, tak. Czyli na fizyczny pancerz. Tak? Czyli 6. Juu, tak. Nic się nie stało. Nie, ponieważ obniżam mu jakoś... minus 2 do physical armora ma teraz. Do armora ma, tak? Minus tak, 2. Do physical armora ma minus 2. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Czyli ma... trochę go znerfiłem. Ale to jest ale tymczasowe, tak? Tak, właśnie patrzę na... Próbuję zgadzić na ile.
Jezu, no na pewno jeszcze będzie, na pewno w tej durze się nie skończy, zaraz sprawdzę, ile dokładnie. Tam duration powinno śmieć, ile to trwa. Czy to do następnej tury? Nie, moc zaklęć plus coś tam. No, pewnie coś. Coś w tym desem. Okej, to w opisie czaru ma, ile trwa ten efekt. Pewnie do następnej tury, czy coś takiego. Bo to pewnie podobnie działa jak sztylet umysłu czarodzieja. Może być. Tylko sztylet umysłu chyba obniża obronę fizyczną, a to pewnie armę. Nie mam tego wpisanego w opisie. Na pewno jedną rundę sprawdzę, bo mam podręcznik. To w podręczniku zerknę. No to jedną rundę na razie lecimy dalej. Na pewno ja w trakcie tej rundy sprawdzę po prostu. Tak. Kolejny cienki człowiek chyba jeszcze. Teraz kolejny cienki człowiek, który trafiony strzałą Weya, to po prostu do niego podchodzi. I go próbuje celować. Zamierza się na ciebie swoim cienistym ostrzem, gdzie on je ma. Dobra, tu. I nie trafia. Śmieje w twarz, ewentualnie podczas piruetu nie, mogę nie trafia, więc czujesz tylko po prostu, bardziej czujesz niż widzisz nawet, bo pomimo źródła światła jest to postać taka półprzeźroczysta i ma takie pół jakby ostrze w momencie ataku bardziej się materializuje i widzisz, że ono jest po prostu takie czarne, lekko jakby takie falujące, jakby się składało właśnie z pasm ciemnej mgły. I teraz Lockhart. Dobra, widziałem, kątem oka zauważyłem, że w coś mnie pierdolnęło, a później dostało, no nie? Mhm. Twój miecz płonie ogniem. Mój miecz płonie ogniem, napierdalam w tego jaśnie wielmożnego pana stojącego obok mnie, no nie? Difficulty 13, bo mi zaznaczyło, nie wiem czemu. A, dobra, wiem czemu. Jak go kliknąłeś, to powinno być. No, ale go nie trafiłem. Ale na pewno? Bo on powinien mieć obniżone o 2. Ale ty... pancerz. Pancerz, a nie obronę. Nie trafi. Więc zamachnąłeś się pełen złości i gniewu na tą tajemniczą istotę z cienia, która wyrosła przy tobie, ale rozprułeś tylko powietrze gniewnie i ostatni jest Vokhumlin. Inicjatywa Z. Pytanie zaraz do punktów. Jak się wykonuje na przykład, czy w ogóle coś takiego jest, jakbym chciał na niego wpaść i go, nie wiem, przepchnąć albo przewrócić? Tarczą jakiś tak, wiesz, szarża. Nie, ale ta tarcza to już mnie zaczyna mi nudzić, że tą tarczą napieprzam cały czas. Czyli właściwie bym chciał go unieruchomić jakoś, tak? Grappling taki. Taki grappling właśnie, tak? Takiego. Dobra, fuck it. Już podbiegam do niego, jestem w defensie. Już w grapplingu zaraz, bo ja tu mam podręcznik, tutaj mam też wgrany. Nieważne. To na walkę wręcz byś musiał rzucać. Dobra, jadę mu z włóczni normalnie tam. Dziab z nadtarczy. On wszystko będzie liczył, tak? Rozumiem? Tak. Defensive stance i tak dalej. Mam go najpierw zaznaczyć? Tą tarczą taką strzelecką, tak jakby. Ale jak? Czym? Lewym? Prawym przyciskiem, prawym. I wtedy się wyświetli. To nic się nie dzieje, jak prawym na niego. To ale... tam masz taką tarczę, tam po lewej stronie w tym menu z ludzikiem masz taką ten select target taką tarczą. To jak to menu klikniesz. Z ludzikiem? No po lewej stronie. Z strony całej Foundry. Menu masz... z ludzikiem? Tak, taki ludzik po prostu. Token control? Tak, i tam masz, jak no to klikniesz, to masz tarczę taką strzelecką, to klikasz i klikasz na token przeciwnika. I to jest oznaczenie do walki. Znaczy, że z tym tokenem walczysz. A to wtedy prawym muszę zaznaczyć? Nie, lewym. No to klikam lewym, prawym, o, takie żółte kwadraty. Tak. Trzy takie trójkąty wokół niego. Maria, dobra. Klikam na to. Nawet z dodatkowym sukcesem. To nie moje, jakiś taksy. Jakieś gówno, dobra. Dlaczego? Jadę. Nie trafiłem. No i wyrzuciłeś włócznie do przodu, ale ta postać... Dlaczego znowu siódemką tylko rzuciłeś? Dlatego, że jestem w defensive stance. Tak, bo on jest w defensive stance, czyli ma obniżone ataki o 3, ale ma podwyższone obrony o 3. To jeszcze jakbym mógł sobie w tej darmowej akcji zrobić mu waaa, krzyknąć sobie na niego swoim... Dawaj, jeśli to jest free action, to jak najbardziej. Free action. Simple znaczy się nazywa. Simple action. Akcja prosta, no to możesz obok standardowej. Dobra, no to jeszcze na niego sobie wrzasnę. Czekaj, bo dla mnie to skomplikowane w chuj jest to wszystko. Dobra, battle shout. Jedziesz. 12. Tylko nie wiem, co tam zaznacza, bo nic nie zaznacza. To jest versus obrona społeczna chyba.
To nie zaznaczyłeś chyba społecznej. No nie zaznaczyłem. No to weszło. No to weszło. Totalnie. Co to daje? Co to daje? Konana do następnej swojej końca swojej rundy ma minus, zaraz ci powiem, poziom minus 3 stopnie do wszystkiego. O! Okej. Okay. No. Minus 3 stopnie do wszystkiego, tylko teraz gdzie ja to wpiszę? Nie wiem. Wiesz co, możesz to dodać jako knockdown. Wtedy będzie minus 3. A, nie. W sumie faktycznie. No. Powiem w ten sposób, nie wiem, radź sobie, ja też muszę. Okej, okay, dobra, zaznaczę, że jest knockdown tak jakby i wtedy znaczy, że ma minusy do wszystkiego. Okej, okay, spoko. I to do następnej jego rundy, tak? Znaczy do końca jego przyszłej rundy, czyli jak będzie miał teraz swoje akcje, to będzie miał minusy. To jak teraz zakończę rundę, to w następnej jeszcze zakończy, ma minus, to... tak? Tak, tak, tak. Okej, okay, dobra. Czyli jakby na przyszłą swoją tam działalność będzie miał minusy. Ja bym musiał na niego tak krzyczeć cały czas, ale to... się zastanowię, bo mnie to potem boli gardło. Będziesz walczył. Dostaję strain na jeden, jak używam tego. Ten, wiesz, to jest... mowa jest jak miecz. Praktycznie. Okej, okay, jak ktoś teraz rzuca ponownie na inicjatywę w tej rundzie i teraz będzie cieniołowiek 2, czyli ten z minusami będzie pierwszy, później jest drugi cieniołowiek. Wej, Taxni, Lockhart, Vokubli. Więc teraz ten z minusami odwraca się w kierunku Dwokumlina, który go tak niecnie potraktował okrzykiem w ucho, jego cieniste. I teraz tak, będziemy cię ciachać. Physical defense, dobra, próbujemy. Czy weszło, nie weszło? No raczej nie sądzę. Nie weszło, więc to by było na tyle z jego strony. Drugi cieniołowiek przechodzi tu, atakuje Lockhara. Zapraszam, żeby nie być, bo specjalnie mówię, sprawdzę, żeby nie oszukiwać. Minus 2 będzie miał, nie minus 3. Dobra. Ale to chyba w modyfikację możesz po prostu wpisać tam. Też mi się nie udało, więc ich ciosy tym razem przecinają tylko powietrze. I teraz nadchodzi pora Weya. No to ja prawdopodobnie nabrałbym troszkę sobie dystansu. Jak on zajął się Dwokumlinem, to ja pewnie bym odskoczył kawałek. Dystansujesz się, tak? Tak, dystansuję się. Tak, dystans społeczny jest ważny, więc jak już się zdystansuję, to prawdopodobnie... Panie teraz, jakby tu fajnie sobie... Czy chcę robić true shota? To jest pytanie. Dwa strajnie. O, dobra, nie, true shota nie. Pierwsze Misty Game ma znowu walne. Mhm. Tego samego, co jest przy Dwokumlinie. Okej. Okay. Mystical Defense. Okej. Okay. No i lupa. Dobra, czyli... Jak to nie weszło, no to... W inwentarze, bo mam ten... Pamiętasz, gdzie były... Użyję sobie Targeting Eye'a. Nie wiem, czy szczerze mówiąc nie będę tego częściej używał. Za jednego strajna mogę mieć plus 2 do next range combat testu. Mhm. Okej. Okay. Ulala. Okej. Okay. Hu. O Jezus, co to tam padło ci? Trzy ekstra sukcesy. No nieźle. Czyli plus 6 do damage'u. Tak, plus 6 stopni. Plus 6 stopni do... I będziesz miał rzucić 7. Nie no, diablo, 10. 10, tak? Dobra. Głaszcze, Magic. Głaszcze. Erdo Magic normalnie. 10, okej. Okay. I to fizyczne oczywiście, bez tam... No to dostał za 3. Tak. Fizyczne. A to nie ten, który ma obniżony ten? Nie. Tak. Nie. Obniżony pancerz ma ten koło Lockhara akurat. No to ja siedzę, patrzę. Dobra, no to teraz... Teraz pan... Jakiś taksnik. Przepraszam, dlaczego Waitrock sama dostał jeden zignorowany. A dobra, wiesz. Ja to sobie tak ja sobie zbieram energię, ja wplatuję jakby wątki. Udało mi się to. Udało. Jeśli tak, no to masz sukces. Tak, ledwo, bo na 7 się ten. Dobra, więc wplatam aktualnie w zaklęcie, je przygotowuję.
I o ile dobrze rozumiem, dopiero w następnym turze jest. Tak, bo to jest dobra. Standardowa akcja, więc dopiero będziesz mógł rzucić w następnym. Więc jak Lokar, jak wcześniej tutaj latały, ziemia latała, latały ogień, to nagle słyszysz takie trzeszczenie nad swoim uchem. Jeśli zerkniesz w to miejsce, gdzie ja siedzę, to widzisz, że moja postać jakby zbiera w dłoniach taką kulę elektrycznej energii, jakby błyskawice takie zbierają na się wodzie, kulę, na wodzie. Kulkę. Na wodzie, oczywiście. Nie rozgrywa się. Okay. Dobra, napierdalam, bo teraz moja kolej chyba stoi. Tak, teraz jest twoja kolej. No to ja go próbuję przeciwko Psychical Defense, tak? Ja go killim. No nie, no nie będzie killim. No może go killim. O jest. No nie killim. Chyba go nie killim. No niestety nie. No, w momencie, kiedy ty wyprowadzasz cios, to on tak jakby błyskawicznie się rusza w jeden bok albo w drugi bok, przesuwa, że ledwo to jesteś w stanie zauważyć, no i twoje ostrze tylko przecina. Znaczy, stój mendo w miejscu! Powietrze. Dobra, teraz dwukumlin. Ja sobie przeczytałem, że jakbym chciał użyć na niego znowu tego okrzyku bojowego, to miałbym plus 5, w związku z czym wyzywam go od tych cienkich śmierdzieli z wody. Rzucam sobie najpierw taunt na niego. Aha, taunt? Czyli to go zmusza do atakowania ciebie, tak? Czy co? Wiesz co, to tak się nazywa, że tam go ubliżam mu. Jak mi wyjdzie test, to będzie miał minus 1 stopień, ojej. I tam mu się obrona społeczna jeszcze tam zmniejsza o 1 za każdy poziom sukcesu, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo może nic nie wyjdzie, dobra. Mhm. Najpierw mu ubliżyłem, ubliżam i chyba ma to w nosie. Mhm. No tak. Chociaż nie wiem, dlaczego... Stopień czwarty? Właśnie dziwne to jest. A, właśnie, defensywne stopnie do wszystkiego za defensa jest? Do wszystkich. Najwyraźniej. A, no to dziękuję, no to dlatego. Mówię w zatarcie, nie słyszę mnie dokładnie. Tak, jego oczy takie widać, taką szparę nad tarczą, tylko oczy. Tak, pytanie jest, ile tych simplów można zrobić w ciągu jednej rundy? W sumie nie ma powiedziane dokładnie, dowolnie dużo właściwie, masz proste. To w takim razie... robię ła na tego, który tam stoi obok Lokhara, to jeszcze go tam z battle shoutuje. Mm-hmm. Tylko kurde, ciężko mi się wybiera te cele, powiem ci. O dobra, już mam. Battle shout. Social defense. Bend. Ta też. Za bardzo gębę tarczą zasłoniłem. Tak, coś tam bąkasz pod nosem, ale to tak jakieś tam... Nie rozumieją w ogóle nic. Dobra, i robię mu dziab z nadtarczy włócznią. Temu, co stoi obok mnie oczywiście. Jasne. Pum. O, pięknie, to z ekstra sukcesem, ulala. Ale w defensie, no mówię ci, jedną kostką. I to 12. I weszło 12. No dobra. Czyli... Nie patrzy, tylko takie... Tak. Kurwa, nic nie słyszę, dobra. No nie. Chawam w D. Dobra, jak dopisać dodatkowe obrażenia? W modifier, że chyba 2 stopnie po prostu, czy to wpisujesz. Tak. A jak kliknę na damage, tak? Tak, jak klikniesz na damage, tam też masz stopień. I tylko modifier. Tak, modifier, tak? No, tak. 2 tam wpiszesz. 2. Żeby nie 20, bo zaraz będzie. Dobra. I 100 obrażeń. Nie, tylko 11. 11. No, nie masz, nie. 11, dobrze, ja sobie to wpiszę od razu. Przyjmuje prawie tyle obrażeń, ile my Strain'a zużywamy. Tak, więc... Właśnie zacząłem to zauważać, więc... Więc twoja włócznia zrobiła taki szybki sztyk do przodu, wbiła się, poczułeś, że się wbiła, mimo że postać jest półprzeźroczysta i migotliwa i wygląda jakby składała się z mrocznej, czarnej mgły prześwitującej, to z której tylko czasami jakby wydaje się, że formują się wyraz twarzy z płonącymi gniewem oczami, które gdzieś tam znikają potem w tej wirującej masie i trafiłeś tą dziwną, cienistą istotę. Tak z takim uśmiechem i wielkim zdziwieniem się w stronę, wiesz, wej, odwracam, pokazuję, że w łódź trafiłem. Dało mi się. I teraz runda trzecia. Pamiętajcie, że jak wam się nie podoba wasza inicjatywa, zawsze możecie użyć talentu wpływającego na inicjatywę. Zawsze ostatnim się bardzo podoba to. Więc zawsze możecie w tym momencie sobie wykorzystać jakiś talent, typu tygrysi skok albo powietrzny taniec, jak wam się nie podoba wasza inicjatywa. To wszystko robi ból, więc nie. Remis chyba mam z tym typkiem jednym. Więc cieniołowiek 2 przesunie się tu. I
będzie dziubdział. Jego już nie obowiązuje ten minus. Czy obowiązuje? Już nie ma minusów, no. Dobra. Atak ostrzem. Dobra, tylko jeszcze cię stargetuję. Jesteś stargetowany, dobra. Ale mnie targetujesz, no. No i wyprowadził, chyba go wkurzyłeś tą włócznią i wytrąciłeś tą dziwną milczącą istotę z równowagi, ponieważ wyprowadziła atak, ale bezpomocowo go zbiłeś tarczą. Bo ja mam tajną technikę walki krasnodów, ja się chowam tak. Za tarczą cały czas. I teraz tutaj jestem, tutaj jestem. Teraz Way. Jasne. Ja też, też zrobię to samo co wcześniej, czyli wezmę z targeting Aya, nie wiem czy nawet nie wezmę dwóch strainów, żeby podbić sobie o 4, bo to mogę dowolną ilość razy w rundzie używać. Więc równie dobrze mogę całe swoje życie przelać w to, żeby raz dobrze pierdolnąć. A na dobrą sprawę to twoja postać i tak chyba większy wpierdzie dostaje sama sobie robiąc kuku. Tak, no dlatego się teraz nie przejmuję jakoś bardzo. Więc będę celował tego wyżej, bo on mi chyba jest mniej zasłonięty. Bo tutaj mi krasnolud trochę może zasłaniać to tego. No tak, jak po połowie... Jest. Dwie rundy działa tak, że do końca tej rundy, w której rzuciłem, bo... Nie wiem, czasami w RPG-ach jest tak, że dwie rundy, to znaczy, że dwie moje rundy trwa. Nie, to nie. To jest dwie rundy tak, jakby on dwa razy miał minus, rozumiesz? A. To jest przez dwa razy twojego funkcjonowania będzie miał minusy. Czyli już nie ma. Nie wiem, ile razy funkcjonował. No to już trzecia runda, więc to jest chyba druga jego w tym, bo ty rzuciłeś to w pierwszej rundzie, no to mamy trzecią rundę, więc to w tej jeszcze działa, w następnej już nie będzie działać. Super. O Jezusie. Co tu się dzieje? Trzy sukcesy, o Jezus. Ale poczekaj, to jest dopiero, wiesz, oznaczenie chyba, tak? Czy strzał? A, nie, to jest strzał. No i teraz obrażenia. Ja oznaczenie mam za darmo, Ty strzelasz tego obrażenia. Pierwszego, tak? W tego wyżej, no. Tylko okay, to jest dobra. Jedynka. No. O, i od razu step modifier się nalicza, zarąbiście. Dawaj ten. O jest. Ile? 9? No nie, 1-1-7, no po prostu. Ale ten ma jeszcze obniżony pancerz, więc to i tak jest spoko. Ile 9? 9, za 4. Jezusie. Okej. Okay. Dobra. No to teraz jest drugi cieniochłowiek, który oberwał kolejną strzałą, która wystaje z jego sylwetki. Obrócił się, odwracając uwagę od Lockhara i rusza się w kierunku Veja. Przepraszam, czy coś takiego jak... Nie ma. Nie. Już tutaj okazyjnych nie ma, jak w dedekach. W downie tego nie ma. Nie ma w downie tego. Dobra. Wiesz co, zaatakujecie, zaznaczę agresywny atak i zaatakujecie agresywnie. Nie. Wyciągam z niego rękę tak płaczliwy. Nie trafiam. Więc nie trafia. Widziałeś po prostu, jak w blasku tej migoczącej pochodni, która wisi przyczepiona do ściany, cały czas widziałeś tylko takie jakby, no, cień przesuwający się błyskawicznie w twoją stronę, nawet niespecjalnie rozchlapujący tą wodę znajdującą się w tym pomieszczeniu, który gdzieś momentalnie znalazł się przy tobie. Widziałeś tylko zamach, jakimś instynktownym sposobem uchyliłeś się od tego ciosu i teraz ma Cregon Taxni, ma okazję rzucić misternie pleciony czar i pokazać swoją potęgę elementalnej magii, tak? A dobrze, pamiętam, że jak agresywnie atakował, to ma minus 3 do obrony? Tak, ma minusy w tym momencie. Chyba nie, każdy ma plus 3 stopnie do jego trafienia, nie minus 3 do obrony. No, czyli... Każdy, kto będzie go atakował, ma plus 3 stopnie za free. No. Dobra. To zamierzam wykorzystać rzeczywiście za chwilę. Nie, dobra, weźmy tego. No i co? No i kastuję. Kurde, on mnie tam porazi prądem, ja już to widzę. Może tak być. No. 8. Nie udało się. A co rzucałeś? 8. Lightning Bolta. Czyli on po prostu jakby się nie wydarza, przynajmniej tak z opisu. Nie wydarza się. Czyli ten, zbierałeś magię, wokół twoich dłoni pojawiły się takie małe wyładowania elektryczne, skierowałeś dłoń w kierunku tego waszego cienistego przeciwnika i tylko takie iskry poleciały i tylko
i zgasły, nie? Jeszcze się nie rozgrzałem po tej klapce. Dobra. No i teraz Lockhart. A, czekaj. O. I ja dalej na twoim tym siedzę. A to ty czarujesz mu z ramienia, tak? Tak. A ja jestem taką, wiesz, wieżyczką na jego ramieniu. To będzie ten, to będzie opowieść, słuchaj. Jak klikniesz tam na czacie Rolderbys, to ci automatycznie ten bonus doliczy z tego poziomu czatu. Tak. Powinieneś jeszcze mieć D6 z tego. Tak. Z płonącego miecza. Więc w karmie to możesz dodać w sumie. Nie, dobrze, napisz jeszcze po prostu step modifier 1K6, czy jak? Znaczy nie, D6 to nie. Jest osobny, tak jakby to jest czwarty stopień D6, więc... Daj sobie karmę i dopiszesz po prostu sobie na karcie jeden karmy. Bo tam możesz kość karmiczną dodać jakby. Nie, może po prostu, a może kliknąć jeszcze. Może po prostu na dole. Tak, później. No zwyczajnie tak, może... Bez znaczenia, no. O, kurwa, dobra. Ulala. 25. 25. Z dorzuconą szóstką? Tak. Dobra, dobra, to wszystko. Okej, 25. Umarł na 12, no to jest... 20. I jeszcze dodatkowo. A, lockdown test na trudności 7, tak? Dobra. Tak. I jeszcze dodatkowo teraz dwukumny, jakby chciał atakować, to będzie już tamten otoczony. Wiem. To jest na czwórka. I zamierzam to zrobić. Difficulty 7, dobra. Zgnębienie, tak leży na ziemi, te cienie odnosi. I wreszcie, kurwa. Jeden. Więc jeszcze powalony teraz. Okej, dobra. Ale bidny. Ma jakieś dodatkowe minusy, bo się podtapia? Czy możemy go po prostu... Do wszystkiego minus 3 do obrony fizycznej. To jest ożywieniec, więc on nie ma... On się nie topi. Kurde. I jeszcze w momencie, w którym to Lockhart doszedł i go jebnął, to jest tak... Ileś chuju i mi nie wstawaj, tak? Nie, my zamieniamy się naprawdę powoli w drużynę takich sebiksów spod bloku. Kupię wszystkich, kupiłem jednego. Poszła kultura. Nie, no po prostu... Jebać kulturę. Już nie jesteśmy... Jebać kulturę, no, jebać wiesz, zarobił też od, zarobił też od razu ranę, więc od razu będzie miał dodatkowo obniżone statystyki, bardzo więc dobrze. To już po nim praktycznie. Jaką jedną? Dwie chyba dostał. Tutaj nie. Zawsze jak bijesz ranę, to jedną tylko na dany atak, nie? Dobra, szkoda. Nie, to by było zbyt OP, jakbyś tak na przykład jednym atakiem 3 czy 4 rany komuś wsadził, nie? No i vice versa w naszą stronę. No, to tak samo by działało. Pamiętam, kiedyś było takie darcie skóry, które napieprzało, kurwa, 4 chyba. Ale są specjalne zdolności horrorów, które zadają po parę ran od razu. No, to dalej chyba zostało. I teraz już tylko dwukumlin znowu. Ostatni, ale wcale nie najmniej ważny, tak? Last but not least. Czekaj, bo coś tam dzieje dziwnego. Wykończ. Prawie pad. Tu jest wtedy, w tym momencie mogę już potraktować go jako Harriet chyba jeszcze dodatkowo. Tak, no jest na szczęście. I nie wiem, czy przypadkiem ty go nie atakujesz od tyłu, więc... Ale dam mu jeszcze Harriet. No, on leży, więc... Tak, jeszcze Harriet mu dałem, więc już całkiem ma modyfikatorów nałożone różnych. Robię mu dziap, ale nie wiem, czy dobrze to wszystko zrobię. Poczekaj, bo może tak. Mam cały czas ustawione difficulty 11. Jak on leży, powinien mieć chyba mniej, czy mi się wydaje. Tylko, że on miał wysoką obronę bardzo, wiesz? To już ma poobniżane po tym. Dobra, bo... ile muszę dodać sobie modyfikator? On agresywnie atakował to 3. Okay. Tylko, że ja mam to poznaczone, więc to ci powinno chyba odliczać automatycznie, ale... Nie wiem, mam difficulty 11. On ma obrony więcej niż 11? Tak, ma obrony więcej. No to dobra, to chyba liczy normalnie. Dobra, dodałem sobie 3 stopnie za to, żeby był w agresywie i zobaczymy, może go trafię nawet. Nawet go trafiłem. I to z ekstra nawet... Dobra. Z czatu to wtedy doliczy ci ten sukces od razu. Jak to z czatu? Klikasz na roll damage. Roll damage, pod napisem sukces. Tak? No. Okej, okay. I od razu faktycznie dolicza, no. Więc co jest wygodniejsze? 4 mówisz. No. Piękne. Czyli nic. Czyli po prostu twoja włócznia uderza w niego, ale jakby odbiła się od ściany. Ty, idę zostać kowalem. Dobra, i teraz kolejna runda walki. Rzuca się inicjatywa od nowa. Proszę, ustaw mi na starze, ja mam zawsze ostatni jestem.
Zdolność dwokumina zawsze ostatni. Cienio człowiek 2, to jest właśnie ten. Dobra, co ja mogę? To ja mogę się podnosić teraz normalnie, albo mogę spróbować jump upa zrobić. Może spróbuję jump upa zrobić. Niech się wykańczy. Robię tak. Michael Jacksona czy innego jakiegoś breakdancera na wodzie. Skaczę, daję i tylko, o kurde, HP mi się skończyło, jak do przodu. Chyba leży, czy chyba wstał? Nie, jeszcze nie rzucił. A. Jump upa. Zaraz zrobi tam capoeirę jakąś, poprzewraca wszystkich stojących. Cięcie wszystkich wokół. 88 na trafienie. 200 na obrażenia i koniec historii. Tak. Teraz on rzuci wyładowanie elektryczne i nas wszystkich. Kurde, spali. Dobra, ten. On wstaje w tej rundzie po prostu. Nic więcej nie robi. Nic więcej nie robi, tak nie. Tak okay. Po prostu nie. Następna jest cieniochłowiek drugi, który podchodzi do dwokumlina i go atakuje. Od tyłu, świnio. No, od tyłu. Cienki człowiek od tyłu. Kła. I nie trafia. No właściwie to chyba bardziej trafia cię w zbroję, która to zatrzymuje i tylko czujesz, że coś cię walnęło od tyłu, ale rzucasz okiem za siebie, widzisz cienistą postać. I nic więcej, teraz wasza kolej, właściwie kolej jakiegoś taksniego. Zostanie mem chyba do końca gry, jakiś taks. No tak. Z tych taksni. No ty, jak utrzymam tempo umierania postaciami, jakie mam teraz, to będzie po prostu ta reszta. No, jakiś tamten któryś. Jakiś taksi, kolejny, brak, kolejny będziesz, brak. Jak będziesz rozbrajał, wiesz, pułapki głową, no to tak. Dobra. To ty chciałeś od Wokumina próbować rozbrajać na krasnoluda. No, coś tam pisałeś o tym. Nie, ja nie, co ty żartujesz, ale leniwy jestem, żeby biegać po pułapkach, co ty. Co się stało? Jeden ekstra sukces. Jak rzucisz z czatu na efekt, to będziesz miał doliczony od razu pewnie bonus. 14! To w którego strzelałeś? W tego po prawej. A, czyli tego, co atakował dwokumlina, dobra. Serio, a nie dobijasz tego leżącego? No, znaczy tego tam? No to tamten, to kto inny go dobije? No to tyle obrażeń. No i co, to coś jeszcze daje mu jakieś minus? I minus 2 będzie miał. I ile miałem sukcesów? No to na 4 rundy ma minus 2 do pancerza fizycznego. Okej. Okay. Ale ty na damage rzuciłeś, czy to jest na samą... Tak, na początku damage jest. No dobra. Bo ja rzucam damage okay. I po tym zależy, ile miałem sukcesów, to dostaję ten. Okidoki. Więc teraz Way. Ja się pewnie lekko zdystansować będę chciał, żeby... Nie, bo nie będzie okrążony. Ale ja wrócę potem. Dzielisz ruch, jest. Tylko pamiętaj, że dzielenie ruchu też strain nadaje. To jest strain jeden, no. A jak mogę mu w melee kombacie po prostu walnąć strzałem między oczy? Nic nie pisze, że nie możesz. Możesz z bezpośredniej odległości strzelać, tak jak Legolas z łuku strzelał, nie? No, to się wkładał strzały w oczy, nie? Tak. Będziesz mi musiał ten, rzucić kiedyś tak tarczą, żeby po schodach zjechać, tak wiesz, wtedy mogę strzelać jadąc na tarczy. Zaliczymy, słuchaj, wszystko. Będziemy zjeżdżać na tarczy, ten troll będzie mną rzucał. Elegancko. Ja Flempowi, tak? No, będziemy się bawić w kręgle, będziesz, ja się zwinę w kulkę, będziesz mną rzucał. Dobra. Spróbuję go dobić. Znów jest dobrze. Jest dobrze. Ja muszę ręcznie. Nie rzucimy. Sobie. Dopóki obrażeń nie rzucisz. No, muszę ręcznie. Dawaj tam 80 rzuć. Tak, jasne, już to zaplanowałem. No, nie. Pięknie. Nie macie. Naciśnij na apply damage, to nie, to już jest. To zrobił. Bo ja wcześniej nie kliknąłem talentowanie z broni. To jest trafienie, tak? Czy to jest obrażenie? Nie, to jest na obrażenie. To jest obrażenie. Ale też tam widzę, że w tekście jest dodanie obrażeń od razu, można z czatu kliknąć. Ale to chyba... To chyba do ciebie. To nie jest to, że to cel przyjmuje obrażenia? Nie wiem, ja sobie już... Ich walić to, dobra. A, już, nie chcąc nacisnąć chyba. Okej, okay, aha, no czyli wbiłeś mój. No tak, jak klikniesz apply damage, to od razu przyciela tej postaci. Okay. No fajnie.
Spoko. No, to dostał 18, dobra, spoko. Więc tak to jest, proszę państwa. Trafiłeś, twoja strzała. Właściwie to właśnie zrobiłeś, że założyłeś ją na cięciwę i nawet jej nie wypuszczałeś, tylko tak po prostu siła napięcia cięciwy ci po prostu takie pchnięcie zrobiłeś, że wbiłeś tą strzałę w tą postać. To tak wiesz, naciągnięty, przyłożyłem mu do głowy i puściłem się cięciwę, żeby tak wbiło. Więc z niej, tak, on cały czas jeszcze żyje w swoim nieżyciu. Cały czas. Zrobiłeś mu akupunkturę teraz strzałą. Teraz Lockhart. Dobra, no to ja go prawie. No, no i masz sukcesik. Trzy sukcesy tane jeszcze doliczyć. Roll damage od razu. Od razu roll damage tam masz, to ci... No i potem sobie kaszustkę dorzuci z tego płomienia najwyżej. 5. Zrób apply damage. To 0, tak? No i jeszcze z kaszustki. Kaszusteczku. 3, no to też nic mu nie zrobi. Ale to razem, tak. Jedną. Nie, to oddzielnie jest chyba. Oddzielnie? Z płomieni jest tak jakby oddzielny, a ten obrażenie... W opisie czaru będziesz miał dokładnie, czy to zwiększa fizyczne obrażenia o K6? To dodatkowe. To daje od ognia. Dodatkowe obrażenia od ognia są. No tak, dodatkowe to nara. The wielder adds a D6 bonus die to the fire weapons damage test. Czyli dodaje D6 do... Aha, czyli do obrażeń. Pod ognia. Tak, czyli to jest 3 obrażeń dostaje. Mhm. Chyba. Tak, no, jest takie parzysz skórę, no, tym kaszustką. Czyli nic mu kurwa nie zrobiłem. No nie. Już nic nie zrobiłem, słuchaj, mówię ci. Zakładamy trupę cyrkową, chuj tam. Nie walczymy. Nie. I teraz Wokumlin. Ja? O! Dobra, no ja tam nie wychodzę za swojej tarczy i robię dziuba mu znowu temu okrążonemu. Czy on ma cały czas te jakieś utrudnienia czy coś? Tak. Znaczy on już się podniósł, więc knockdownu już nie ma, ale okrążony dalej jest. A co robi okrążenie? Też nakładam mu ten statusy dodatkowe. Czy ja nic nie wpisuję w step modifier? Jak nie, bo ja mu zaznaczyłem mu już. Okej, dobrze. Że jest próbuję otoczony. Mu zrobić dziuba, nie trafiłem. No nie. No nie, bo ja się chowam teraz za tarczą, a pierdziele, nie będę tam wystawał. Dobra, i teraz koniec tej rundy, runda piąta. Runda piąta, cieniotłowiek jest pierwszy. On już się podniósł, więc teraz zaatakuje Lockhara. Czemu kurwa mnie? No bo ty go powaliłeś na ziemię, więc chce się zrewanżować. Bo jest 2-2. Byłeś niemiły. I zrobię to jeszcze agresywnym atakiem. Dlaczego? Bo ty jesteś tym mountem dla... No to nie, dobra, to nie jest ten. Pierwszy jest ten co obok Dwokumlina, więc on go jednak będzie dziubał. O jest. Rzucisz 150, bo będę płakał. Zaatakuje cię agresywnie też. Oczywiście. Trafił, roll damage. Ale jest właśnie tak, bo ja mam obecnie, bo masz jeden ekstra sukces, obecnie mam obrony fizycznej 16, to nie miałby ekstra sukcesu, więc coś nie tak zaznacza. Jestem w defensie cały czas, wiesz? I jak na kartę patrzę, to mam teraz physical defense 16, a on rzucił 19, więc ekstra sukces absolutnie nie. Może. No. Czekaj, bo miałem trzech zaznaczonych, więc nie wiem, z czyją on obroną porównywał w sumie. No właśnie. Może nie z moją? Bo mnie ostatnio celowałeś coś, chyba. Teraz pokazuje mi, że 16, okej, dobra. No to elo. Teraz nie trafił. Okej. Teraz będzie Taxni. Dobra, ja biorę... Dobra, powiedzmy tego co po prawej, co go już raz trafiłem. I znowu kastuję te Earth Darty. Tym razem ci się nie powiodło. Powiedzmy, że próbuję zebrać energię, jakby, ale sięgam jakby powiedzmy do kamieni, próbuję, ale tym razem już nie udaje mi się ich ukruszyć, tylko jakiś zbieram pył i tak pyłem w niego taki. I tylko kurz się tylko rozniósł w powietrzu i ten, najwyżej ktoś zacznie kasłać, bo mu się do nosa dostanie, a nic więcej z tego nie wyniknie. Cieniotłowiek drugi. Zrobiłeś katar. Cieniotłowiek drugi. Teraz zaatakuje sobie tego, teraz Lockhara. Agresywnie? Dobrze, będzie agresywnie. Bubu dubu.
Bubu Dubu, niech nam żyje prezes naszego klubu. Właściwie się trafi w ogóle na niego domu. Lockhart to ma obrony fizycznie tyle, co wróżki. Ja mam 14, kurwa. I nie trafił. W ogóle to jest taka ta totalna abstrakcja. 3-metrowy gość, 14 obrony fizycznie ma. I Way teraz. Tak. No czemu? Nie wiem, właśnie, nie wiem czemu. Ja... Właśnie, właśnie trudno go trafić, w cholerę go trudno trafić. No. A, 14. Tak jak jest dużo w dexterity zainwestowane, to tak jest. No chyba jest jakieś magiczne przymioty musi mieć, bo normalnie tak, to... Mam trzy. Właśnie. To jest jakaś... Makabreska to jest. O, trafiłeś. No, ma wyższe ode mnie. No, tak. Ma niewiele niższy niż ja w defensie. Okej, okay. Ty celowałeś tego powalonego, znaczy tego okrążonego, tak? Tak, tego okrążonego. Jeszcze tam kaszustkę za chyba ten... Ale to był Wej, to on tam nie ma. A, sorry. Tak, chyba, tak, że, tak. Chyba, że mu nowo. Mi się troszkę wali w ogóle, to jakieś dziwne rzeczy zaskakują. Ja już dostałem 8 obrażeń w tej walce, od sam siebie. Nikt nie trafił. No to ja chyba z 6 dostałem od sam siebie. No to teraz ja, tak? Ja ci powiem, ja się wkurwiłem, lecę w tym momencie agresyw atak. No właśnie, kończ właśnie tam bez zbytniego tylko traf. Pierdolenie, no dobra. Kill him go, tylko kill him. Ula, ładne rzuty. Jeden ekstra i teraz go kill him. Nie rzucaj 4, nie rzucaj 6. O, no zawsze coś. Poczekaj, jeszcze kaszustka. To może najpierw mu apply damage zrób. Nie, bo to kaszustka jest jakby... Ona jest dorzucona do tego. Do testu ataku. Trzeba było od razu tam wpisać, nie było lepiej? Gdzie to jest? To za 15. 15, czekaj, zaaplikuję mu to. Take damage, 15. Jeszcze istnieje? Nie. Dead. Yes, dead. Dead, czyli... I taktyka w dalszej części oczywiście taka sama. Oblegamy kupą tego jednego i łupiemy do oporu. Łucznik, łucznik nie z dystansu. Chodź tutaj, musimy go obdobyć. A, to jest bliska, tutaj te strzały, człowieku tam. Elfie, przepraszam. Wej, chodź tu. Jeszcze nie mam ruchu. No dobra, ale ja już go wie z tego. Tak. To wieczniaka sobie przetransportować trzeba. Tak, właśnie mówię, no. Przepraszam. Zamiast wej, to powiedziałem jakiś, chodź no tutaj. No i teraz wej. A nie, to Lockhart był, tak? Dobra, Lockhart. To Lockhart od Wokumlin, dobra. No to ja się tylko odwracam, tak wiesz, tak jak taka puszka stojąca w miejscu, tylko odwracam się po prostu i robię dziób znad tarczy znowu. Ja tam się nie przemęczam. Może go trafię nawet. Nie, jednak nie. No jednak. Dziób. Jednak ci się nie udało. Odwróciłeś się i prowadziłeś cios, ale... Tak, ale wokół mi się jakby nie przemęcza teraz. I kolejna runda walki. Ja tam robię tylko jako statystyka do tego, żeby typ był okrążony. I cieniochłowiek będzie pierwszy. Wy też macie znaki zapytania na kostkach? Jak tak. Tam... O, fajne. I cieniochłowiek rusza się tu. Gdzie? Ja mam znowu zero inicjatywy, jestem mega szybki. No bo ty masz atakuję... Ja czekam, atakuję aż minusowo dociągniesz. Atakuj. I nie trafiam, jak zwykle. I to by było ale na tyle. Ale to mi się podoba, Wej. Foundry, że w przeciwieństwie do Rola, mistrz gry nie zawsze trafia. A, na Rolu jest masakryczne ciekawe, przerzuty, prawda? Nie? To jest właśnie ciekawe, na Rolu to był taki kosmos, bo takie drapanie nagle 38. Tak. Co, u mnie było 25 już, no. No dobra, ale to wiesz, to raz tą walkę masz, nie? I to ty. Teraz wej. Znaczy, mistrz gry, okay, tak. Teraz wej. Podchodzi. Po 38 co turę. Lekko cię poklepie po ramieniu, a potem 48 nie masz. Tak. Pamiętacie walkę z tymi łasicami? Co się działo? Kosmos był po prostu. Co się dzieje? O kurde, już prawie karmę nie mam. A ja mam jeszcze dużo. Ja mam 7. No ja jeszcze nie użyłem. Ja też nie używam. I sukcesik. I sukcesik. Roll damage. O, dobrze, teraz. Ula, apply. Chyba go zabijesz tym. Mi się daje. No to dawaj up damage. Tak. Jest! Nie żyje. Więc w momencie, kiedy obie postacie stały się ostatecznie martwe, stało się to, że ich migotliwe sylwetki stały się nieco wyraźniejsze.
Jedna jakby urosła wzrostem i mniej więcej zrównała się z wzrostem z Lockharem i przybrała nieco bardziej widzialną postać, która uformowała się w postać trolla wojownika, aczkolwiek nieco inaczej wyglądającego niż Lockhar. Jej twarz skręcona do tej pory cierpieniem przybrała nieco spokojniejszy wyraz, zawirowała wokół własnej osi i później z takim okrzykiem jakby ulgi rozpłynęła się w powietrzu, a czarne ostrze nabrało jakby materialnej bardziej postaci i z brzękiem, znaczy nawet się z chrupnięciem wpadło do wody, w której stoicie. Druga postać, tą, którą wykończył Wei, zrobiła podobnie z tym, że przybrała postać szczupłego mężczyzny, człowieka, ubranego w skórzaną zbroję, nie tak okazałego jak jego troll, jak ten troll, i też podobnie z takim jękiem ulgi postać miała ten spokojny wyraz twarzy i podobnie rozpłynęła się w powietrzu, a czarne, cieniste ostrze z chlupotem wpadło do wody. Zakończyła się walka w tym momencie. Stoicie oświetleni migotliwym płomieniem pochodni, wokół was zapadła cisza. Ja bym chciał włócznią ten miecz stuknąć. On pęka, jest cały? Coś mu się dzieje, jak go tak dziubię tą włócznią? Nie, po prostu ten wydaje odgłos, jak go dziubiesz. Tak byś wstukał w niego. Dobra, jak coś możecie rzucić na... Wojownicy mogą rzucić na magię prostą, czyli po prostu na half magic, a jeżeli macie jakieś tam, nie wiem, wiedzę... Gdzie to jest half magic w ogóle? Na dole. Jaki difficult? Już na ci dole. Zaraz powiem. Jak to momencik. Jest 50 lewy, zakładek, człowieku? Talent, skills, lewy dolny róg. Okej. Okay. Tam, gdzie charakterystyki lewy. Masz. Już ci zaraz powiem, jaka... O, dobra, już mam. Ja to mam na co? Pattern craft? Jaki poziom trudności? Poziom trudności będzie 12. A to rzucamy na co ogólnie? Wojownicy na half magic, a wy na jakąś wiedzę, nie wiem, o żywieńcach, jeśli macie. Mam nie dexterity, tylko co? Ale jak rzucisz half magic, to ci od razu samo rzuci. No. Nie, bo atrybut musisz zmienić jeszcze. Ale half magic leci z percepcji zazwyczaj. Nie, no, ale jest wystawione już. Jak nie jeszcze raz poziom trudności? 18. Ale co to? Karma dodałeś to? Karmę do tego? Tak, karmę do tego Karmę do to nie jest talent, to jest po prostu... Właśnie, ale do health magica możesz karmę dodawać. A gdzie masz taką scenę? No, jak to kurwa nie? Jeżeli masz, ale gdzie masz zaznaczyć? Gdzie masz tak napisane? Że... To, że w oknie możesz zaznaczyć karmę, to nie znaczy, że możesz dodawać. Karmę tylko do talentów i ewentualnie jak ci mówi na kolejnym kręgu, do czego tam chyba wojownik do testów zdrowienia potem na trzecim kręgu możesz dodawać. Już, no dokładnie, na trzecim można się leczyć. Proszę bardzo. Znaczy ja mogę się leczyć już na przykład. Nieudany. O, nieudany. Jakiś. Tak, Snipater Craft, wiesz co ci mogę powiedzieć przy takim rzucie, że... To ostrze najprawdopodobniej może być używane, ale wydaje ci się, że ta magia jest tymczasowa i ewentualnie może stać się bardziej trwała, jeżeli zwiążesz się z tym wątkiem magicznym. Ale nie masz na to dużo czasu, ponieważ kojarzy ci się coś tam, gdzie na jakichś lekcjach podstaw magii gdzieś tam coś słuchałeś, piąte przez dziesiąte, nigdy cię te historyczne aspekty nauki magii jest bardzo nie interesowały, ale wydaje ci się, że jeżeli nie zrobicie tego dosyć szybko, w ciągu jakiegoś tam, nie wiem, kilku godzin, no to owe bronie znikną tak samo jak ci mroczni cieniści wojownicy, z którymi walczyliście, nie? No to ja to przekazuję dla reszty. No to olewam to. I mówię, że róbcie z tym, co chcecie. Ja na mieczach się nie znam i nie dam rady nimi walczyć. Ja się do tego nie dotykam. Jeszcze zniknę, jak i oni. Nie, dziękuję. Czy ja mogę użyć skills, który mam?
Unlicensed Weapon albo coś w tym rodzaju? Tylko, że to nie do końca pasuje akurat do tego, to trudność będzie większa. Postaram się. Difficulty? Ile? 15. Ja w międzyczasie sobie strzały pozbieram, jak oni zniknęli, to pewnie zrobię. No, te strzały po prostu poodpadały, znaczy no, jak się rozwiał w powietrze, no to one upadły po prostu w wodę, nie? No. Ja tak bym je pozbierał. Wpisuję 15 w difficulty, tak? Tak, mi się światełko nie robi. Ktoś ma światełko? Czy to jest koniec korytarza już? Nie, tu jest tyle, koniec korytarza. Nie ma nic. Ściana. Dobra, chodzimy sobie po jaskini. Pływamy, można się umyć. Ślizgamy się na tarczy. Ja bym zasugerował jakiś, nie wiem, jak nie wiem, czy potrzebujecie odpoczynek może. Zjeść, przekąsić, zrelaksować. Na razie to brodzicie w wodzie. Pamiętajcie, że ta komnata jest zalana wodą. No może, że nie w wodzie, to by się właśnie osuszyć, ognisko jakieś zapalić, żeby się nie przeziębić, bo to jeszcze choroby i w ogóle. Ale można wyjść tam, gdzie nie ma wody, no po prostu. O tu, idę tam na górę. Jezu, jak razi tą pochodnię. Właśnie. Cały czas było. Ta pochodnia ma chyba za szeroki zasięg świecenia, bo mi się wydaje, że nie powinna tak dalej. Jezu, ale jakie pulsowanie takie teraz widzę. No bo zmieniłem efekt, teraz jest pulsing wave. No bo wcześniej nie pulsowała. Bo tam można różne rodzaje światła włączyć. No kur mi się pożygał chyba już teraz od tej dyskoteki. Dobra, w którą stronę idziemy? Dwokumin. Co? Gdzie? Ty zaś większy, widzisz dalej, prowadź. Dobra, podchodzę dobrze tutaj. Dobrze ci idzie. Podchodzę tutaj, dobra. Coś tu jestem, widzę. Jestem tuż za tobą. Widzisz, no korytarz się wznosi, znowu deczko wyżej wyszliście, jest tutaj sucho, przynajmniej nie brodzicie w wodzie. Natomiast no, korytarz się rozgałęzia i idzie znowu w dwie różne strony, ale... Dobra, podchodzę tylko tak, żeby zobaczyć, czy... Bo tam widziałem, że to była jedna ściana, tak? Tutaj, z tej strony, o tu. Tak? Wiem, że on się łączy. Dobrze myślę? No skoro tak twierdzisz, najwidoczniej tak jest. Bo widzę, kurwa, po prostu mapę, nie? Tak. No to tak, to łączy się, faktycznie. Tak, znowu korytarz delikatnie się obniża i znowu widać kałuże wody. Będę miał mokre stópki. A co to za dziury? To nie dziury, znaczy to dziury, to tylko to po prostu tak narysowane są te mapki, nie? Bo to stara mapka z lat 90. Nie, nieistotne. Nie, bo mnie tak, wiesz, przechodzę i nagle wyświetla myk. Całe jakieś, wiesz, te korytarze. Nie, jest też mało lat, znowu. Co jest? No nie, woda. Pytam się, a jest, dobra, jest. A w ogóle to tak chyba zapomnieliśmy o jednej rzeczy. Wieczniaku, może tak byś powiedział, co ty tu w ogóle robisz? Bo ja wiem, że tam cię nasz troll tutaj już przytulił, tylko w sensie, nie wiem, ktoś cię tam zamknął z jakiegoś powodu? Cokolwiek pamiętasz? Kim ty jesteś w ogóle? Nazywam się... Gregon Taxi. Jestem wieczniackim podróżnikiem i handlarzem oraz, jak mogliście zauważyć, znam się odrobinę na magii. Jakby ci to powiedzieć? Jeden taksi dzisiaj skończył żywot, drugi gdzieś się nam zagubił. Właśnie, co wy tutaj, całą rodziną przyjrzeliście? Nie, ja sam wyruszyłem tutaj. Reszta moich kuzynów i braci raczej nie wyruszała w tą samą stronę, chociaż... Tam nie wiem. Nie mam pojęcia, ile tu spędziłem i... Wy tam zmieniacie nazwiska u siebie, czy jak to? Nie, rodziny są całkiem spore, to cały klan ma jedno nazwisko, jest jakby taksi, nie tylko... Rodzina, jak na przykład niektórzy dawcy imion mają parkę z dziećmi, a cały ród tak z nim jest. Bo tu Lockhart ci już powiedział, że jeden z twoich krewniaków niestety nie przetrwał, a też był w podziemiach z nami. Ale był jeszcze drugi, tylko się gdzieś rozpłynął w powietrzu. Tak, jak to... Tu dzieją się dziwne rzeczy. Sam nie pamiętam, jak się tu znalazłem. No właśnie. Było to... Podejrzliwie na ciebie patrzę. Ciekawe, dlaczego cię ktoś zamknął. Sam nie wiem. Podróżowałem gdzieś tutaj przez ten rejon i wynąłem cię. Nic nie pamiętam i następna rzecz to ta klatka i... sam nie wiem już, ile tutaj siedziałem. Już wyszły mi... Miałem ze sobą trochę moich rzeczy, więc... Ale już kończyły mi się racje praktycznie. I... No, nie mam żadnego porządnego winka ze sobą. Pytam,
Takie. To czemu żeś sam nie rozwalił tej pieprzonej kłódki i nie wylazł? A ile ja myślisz? Mam pary w łapach. Ale wiesz, no, czary, te sprawy, no nie? No właśnie, no. Masz zaklęcia. Próbowałem, ale nie znam zaklęć do otwierania kłódek, a próbowałem ściągać kamienie i uderzać w tą klatkę. Wychodziło, że więcej, trochę ją powyginałem, trochę się pochwiało, ale sytuacja nie wyglądała za ciekawie. Dobra. Tyle tutaj żywych trupów, czy czegokolwiek, pełza to po tych lochach, a ja, no nie wiecie, powiem co, czekałem może na jakąś szansę, aż ty... Duwakin, jeżeli ci się podejrzanie wygląda, to piznij go ze dwa razy w czerep, schowaj do kieszeni. Czekaj, co? Ja, zaraz, ale do kogo ty mówisz teraz? Dwa co? Wokół ja cię przesuwam w stronę tego. Słucham cię, lokharze. Mówię, piznij go ze dwa razy, jak jest podejrzany, schowaj go gdzieś do torby, później wytłumaczymy. I ja go nie traktuję jak zwierzątka, patrząc się tak spod barana. Ja też nie. No ja nie wiem, może jego zapytamy, czy jest jak papuga, lokhara? Teraz trochę mniej. Ja się przyjemnie tutaj, jeśli znam trochę zaklęć wspierających i walczących na odległość, to dobrze tutaj tak zasiąść na ramieniu wojownika walczącego mieczem. My szczugry, my sobie idziemy, tak? Tak, wy sobie idziecie i powoli wychodząc z korytarza wkraczacie do prostokątnej, częściowo zawalonej komnaty. Sufit i ściany tego pomieszczenia już dawno temu się zapadły, a tunel, którym idziecie, ktoś po prostu wykopał, przebijając się przez jego środek. Ściany są pokryte fosforyzującym mchem, który rozświetla na żółto okolice. Po drugiej stronie komnaty na zawiasach wciąż trzymają się drzwi, a poza gruzem na ścianach wiszą reszty dawnych ozdób, które są zbyt zniszczone, by można rozpoznać, czym niegdyś były. Co robicie? O, jest. Ja się wycofuję. Tutaj ja mówię, gdzieś. O, drzwi. Zastanawiam się, czy nie zacząć wplatać wątków w zaklęcie w tym momencie, ale... Ja sobie tam idę, do tej, tak powolutku, kroczek po kroczku. Jakie ty masz efekty na tym? To wygląda jakbyś... Teraz słońce. Zasłaniam się teraz przed tym. Mogę przez to, bo się od twojej zbroi tak odbija, że nic nie widzę. Mogę zrobić tak. Na przykład. Wspaniała kolczuga. Zbliżam się do lokara i wracam na to siedzisko. Czy ktoś może mi powiedzieć, czy coś tu jest oprócz tych drzwi? Rozglądam się dookoła. Czy nie ma żadnych czarnych kurwieli, którzy nas atakują? Wiecie co, panowie, nie wiem jak wy, ale ja bym chętnie osuszył się z tego łażenia w mokrych trałach. Chciałbyś odpocząć? No, może zjedzmy coś, rozpalmy ognisko, może ten wieczniak chciałby, nie wiem, zjeść coś konkretnego, czy... No, nie wiem, może... Wieczniaka? Mech zbierzmy i mech rozpalmy. No to się będzie paliło parę sekund. No to ile się będzie palić, tyle się będzie palić. Ja bym na waszym miejscu nie dotykał tego mchu, dziwnie wygląda. To zobaczmy, jak się pali na ścianie. To masz pochodnie, to przed kim zobaczymy. No właśnie, to chciałem zrobić. Oj. Zrób. Nie wiem, co opała, później rzuci, tak? I coś się dzieje, jak tak macham pochodnią przy tym? Przy tym mchu? Nie, po prostu jeżeli zbliżasz płomień blisko do tego mchu, to, no, to go przypalasz po prostu, ale to tylko nie. No okej. Okay. No to ja tak bym zebrał trochę tego mchu. Jest taki lekko wilgotny i taki błockowaty w dotyku, jakby to można nazwać, taki lepki, lekko oślizgły. Ale fosforyzuje, nie? Więc. Ale powiedz mi, jak bardzo on fosforyzuje? Nie, to tak delikatnie bardzo, to tak wiesz, gdybyś zgasił pochodnie, to... Jakbyś zgasił pochodnie, no to byłoby tak, byłby taki mocny półmrok, ale nie ten, nie. Okej. Okay. Nie jest jakoś super. A drewna tutaj żadnego, domyślam się, że nie znajdziemy, nie? Nie. Tu jest tylko gruz. I znaczy są jakieś takie zbutwiałe, nie wiadomo co, to kiedyś było jakieś ozdoby, arasy, może jakieś dywany, chodniki, cokolwiek, ale tak stare i przegniłe, że ciężko rozpoznać, co to kiedyś było. No dobra, no to wjeżdżajcie. Najwyżej zginiemy.
Prawdopodobnie jest to jedna z komnat tego starożytnego miasta, o którym wspominane było, że się znajdowało pod... znaczy, że czerwony pył i okolice znajdują się na gruzach tego właśnie. Dobra, czy ktoś może mi weźcie, posłuchajcie, może tam coś słychać za tych pieprzonych drzwi. No, dobra, będzie, będzie słychać, jak i otworzę. Czekaj, czekaj. Aha, dobra, to chuj. To co, to poczekać czy otwierać? Rób co chcesz. może kurwa się ponasłuchuj, co? Wej. No to jak chcecie tak szybko chodzić. Dobra, no to ponasłuchuję, spróbujmy. To rzuć na awareness albo na percepcję. Tak. Rób. 7? Nie wydaje ci się, żeby cokolwiek słyszał za tych drzwi, jakieś głosy, kroki. Odsuńcie się, jak coś grzmotnie, to najwyżej mnie. Zasłaniam się tarczą, otwieram drzwi. Tak, ja tak już ściągam łuk w jedno ręce. Tak, oczywiście czekam, aż oni się oddalą, nie? I zasłaniam się tarczą, otwieram te drzwi. Otworzyłeś drzwi. Otworzyły się. Nic się nie stało.